ogniwa wodnego zostały zabezpieczone 4 sieci typu żak oraz sprzęt służący do działalności kłusowniczej. W jakiej jesteśmy miejscowości? Jesteśmy teraz na terenie miejscowości Jastarnia. Policjanci patrolują wzdłuż brzegu zarośla, w których właśnie ujawnili te narzędzia służące do właśnie działalności, nielegalnej działalności kłusowniczej. Co wiem, takich patroli, jak mówił pan przed wywiadem, ma być coraz więcej. Oczywiście rozpoczął się sezon letni, zostało aktywowane właśnie ogniwo wodne Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Policjanci patrolują cały teren Zatoki Puckiej, także policjanci będą zwalczali tego typu proceder. Tu tutaj wydeptane ścieżki, nie? Tu powinny być jakieś właśnie... Tutaj... To jest do sieci, żeby nie utonęła też. O, Weź ją zciągnąć. Co?